Dzień dobry Państwu. Pan minister Gowin już tutaj powiedział parę kluczowych kwestii, a chciałem dodać, że jestem teraz posłem niezrzeszonym. Jako poseł niezrzeszony postanowiłem, uzgodniliśmy z Jarosławem Gowinem, że wystartuje z ostatniego miejsca listy Polski Razem, tutaj z naszego okręgu, Dolnośląsko-Opolskiego. Wiele rozmawialiśmy na ten temat, na temat całej też koncepcji Polski Razem. Ja wierzę w to, że Jarosław Gowin jest gwarantem tego, że Polska Razem będzie czymś pomiędzy, jest partią polityczną, będzie też szła w celu społecznego, nie mówi się przeciwko sam interes i aparat partyjny, ale będą tam miały możliwość funkcjonowania różnego rodzaju stowarzyszenia i też osoby, które mają zbliżone poglądy, ale niekoniecznie chcą być poddane presji partyjnej. W to wierzę, to też się dzieje. Wiemy, Polska Razem połączyła już wiele środowisk, z tego co się ludzie trwają rozmowy o łączeniu z dalszej. Zresztą jest szansa, że będzie to prawdziwy centrum prawicowy ruch, który będzie reprezentował wartości konserwatywne, przywiązanie do tradycji, ale również nowoczesność w sferze gospodarczej, w sferze przedsiębiorczości, to co jest na dzień dzisiejszy najważniejsze, czyli wsparcie polskiego, średniego i małego biznesu, likwidacja barier biurokratycznych, ułatwianie przedsiębiorcom życia, a nie utrudnianie im tego poprzez nowe przepisy, dodatkowe koncesje i dodatkowe pozwolenia. Więc rodzina i przedsiębiorczość to są te dwa najważniejsze filary programowe Polski Razem. Wokół tych dwóch wartości skupiać się będą działania naszych przyszłych eurodeputowanych. Bardzo proszę, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pan redaktor wice. Może do pana posła Andrzeja Dąbrowskiego. Takie dosyć trudne pytanie. Która to partia już, która to partia już pańska, jeżeli chodzi o partie polityczne, które pan ja na powtórzę swoją wypowiedź. Kandydat bezpartyjny. Tak się mówiliśmy z panem prezesem Gowinem, że nie wstępuję do partii. Jestem jednym Ślązakiem. Uważam, że obowiązkiem polityka, szczególnie polityka poprzednia, jest weryfikacja wyborcza i startowanie wybora. Dlatego startuję z ostatniego miejsca tej listy. Ja tutaj podkreślam, mamy wiele rzeczy wspólnych, czyli podejście do rodziny, do tradycji, do przedsiębiorczości. Są też rzeczy, które nas różnią. Rozumieliśmy, że zostają ustalone granice wolności, żeby mogę zaprezentować te rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. To są w dużej mierze zbieżne z programem Solidarnej Polski, ale podkreślam, że startuję jako kandydat niezależny. Proszę też zrozumieć jedną rzecz. Ja cały czas trzymam się jednej rzeczy. Cały czas mówię o centroprawicy odbudowaniem takiego ruchu, który będzie miał takie zadanie. I niestety obecny system partyjny powoduje to, że ludzie, którzy mają jakieś przekonania i nie chcą ich łamać dla interesu partyjnego, są w bardzo trudnej sytuacji. Ja byłem tam pozostawiony parokrotnie, czy w sprawie 6-latków. Czyli nie można czegoś, o co się od kilku lat jeszcze jako samorządowy zwalczył, uważa się za złe, głosować tylko dlatego, że wodzowie partii tak każą. Niestety w naszym systemie tak to wygląda, że centralnie nakazuje posłom, działaczom bezwzględne posłuszeństwo. A propos jeszcze tego pytania, to ja tak powiem jeszcze jedną rzecz. Wczoraj oglądałem jeden, tak to reklamując, najbardziej oglądanych programów publicystycznych w telewizji polskiej. Muszę zobaczyć, że na 5 polityków, którzy tam byli, właśnie z jednym listem, każdy z nich zmieniał formacje polityczne w czasie kadencji. Niektórzy też wielokrotnie, ale naprawdę, skoro byli zaproszeni do tego programu, znaczy, że mają coś do powiedzenia, są specjalistami w pewnej godzinie, ale nie mieścili się w pewnej formie partyjnej, tego, że ciągle coś się każe, że ktoś coś ustala. Kiedyś partie polityczne opierały się na konsensusie, nawet z działaczami.
szczególnie z posłami i senatorami. Teraz niestety wygląda troszeczkę inaczej, ale myślę, że jest szansa to zmienić. Dziękuję. Proszę Państwa, obydwaj z panem posłem Dąbrowskim byliśmy przedstawicielami koalicji rządzącej Polską. Nie jest prosta rzecz wyjść z partii, które współrządzą, które mają swojego prezydenta, premiera, rząd, stabilną większość parlamentarną i rządzą 15 spośród 16 województw. To, że pan poseł Dąbrowski zdecydował się na taki krok w imię wierności swoim poglądom, w imię protestu przeciwko tak skandalicznym działaniom jak grabież OFE, czy jak narzucanie milionom rodziców, kiedy mają iść do szkoły ich dzieci, czyli protestował przeciwko ograniczeniu wolności i praw rodzicielskich. To jest dowód na i odwagę, i siłę charakteru, i wierność swoim poglądom, nawet jeżeli wierność tym poglądom prowadzi do zmiany barw partyjnych. Tak jak powiedział pan poseł Dąbrowski, on pozostaje posłem niezrzeszonym. Nasze listy, listy Polski Razem są otwarte dla ludzi z różnych środowisk. Ważne jest, żebyśmy mieli wspólny program. A obserwując głosowania pana posła Dąbrowskiego przez ostatnią kadencję, jestem przekonany o tym, że istnieje bardzo duży wspólny mianownik, jeżeli chodzi o nasze poglądy.